Ćwiartka średniej wielkości arbuza ma tyle samo kalorii co 10 garści truskawek. 5 garści truskawek to tyle co średniej wielkości gruszka. Czy warto zatem jeść owoce? Oczywiście tak, i to każdego dnia. Jednak należy pamiętać o tym, że są one właśnie źródłem fruktozy i glukozy, czyli zawierają cukry, ale również są cennym źródłem witamin, na przykład witaminy A i C, witamin E i K oraz składników mineralnych, jak na przykład potas. Jedząc owoce, kierujmy się kilkoma zasadami. Po pierwsze, nigdy nie jedzmy je bezpośrednio na śniadanie, dlatego że wtedy wytwarza się nadmierna ilość kwasu w żołądku. Traktujmy je jako osobne danie, na przykład opcja na drugie śniadanie. Owoce też nie powinny być jedzone bezpośrednio przed snem. No to kiedy je najlepiej jeść? Ja proponuję, żeby jeść je w pierwszej części dnia, tak do godziny 14, ponieważ wtedy nasz metabolizm jest na najwyższym poziomie. Pamiętajmy też, jedząc owoce, żeby nałożyć je sobie na talerz. Nie traktujmy je nigdy jako przekąski, bo wtedy nie mamy kontroli nad ich ilością, którą spożywamy, oraz nad kalorycznością. Nałóżmy sobie dwa różne owoce, właśnie po to, żeby dostarczać różnych składników odżywczych oraz żeby zaspokajać swoją potrzebę poczucia różnego smaku. Nałóżmy na mały talerz i miejmy kontrolę nad tym, ile tych owoców spożywamy. Spożywajmy owoce każdego dnia, to są naturalne cukry, więc są bardzo wskazane dla naszego organizmu, ale miejmy kontrolę nad tym, ile ich jemy, ponieważ za duża ich ilość może mieć znaczny wpływ na naszą masę ciała.